witam. Jak już pewnie zobaczyliście po tytule tego odcinka, że jadę posiewnik. Jeszcze nie wiem, jaki będzie tytuł, ale na pewno będzie coś związane z siewnikiem. No i tak rozjaśniło się i mówię, nagram taki wstęp. Teraz jest za 15:09, jesteśmy we Francji, gdzieś tak jedziemy w stronę Marsylii, jak dobrze pamiętam, Grenoble, Marsylia, pójdę wam tam pokażę na mapie, jak dojadę, jak tam będę, gdzie się dokładnie znajduję. A więc tak, na dworze mamy 4 stopnie, też nie pada. Wczoraj w Szwajcarii nalało trochę deszczu, sporo tego deszczu spadło, już ten śnieg się rozpuścił. Błoto miałem takie, ledwo wyjechałem z podwórka. Samochód cały ubrudzony. Wyjechałem o 3 rano. I myślę, że zajadę na myjnię, ale oczywiście no, w nocy myjnie pozamykane. Po drodze gdzieś trochę zaczęło padać. To tył samochodu się umył. Tak. Od przednich kół do tyłu tak jest, trochę się upłukał, przednie koła takie w błocie, ale trudno. No więc tak, no jadę po ten siewnik Nodet, taki starsza konstrukcja, ale sprawdzona, która doskonale nadaje się do siewu fasoli, szczególnie jasia jest większy, gruby. Specjalnie tam szukałem taką wersję, kurczę, coś za chrypem, taką na grubych rurach, żeby sianie fasoli przebiegało sprawnie. Kto ma taki model, to wie, o co chodzi. Zresztą wam pokażę później, wytłumaczę. No i udało mi się go znaleźć całkiem tak jeszcze w sumie niedaleko. Tu we Francji to wszędzie daleko. Byłem wcześniej to już w takich górach, bo to zaraz za Szwajcarią jeszcze takie góry, już tutaj się trochę wyrównało. Jakiś od Szwajcarii to jest jakieś 100, nie, może 200, no co to będzie, opłaty? Tak, opłaty będą. Dobra, zaraz tutaj muszę przygotować pieniążki. Mogę nagrywać, ale jest taka sprawa, że kamerkę umocowałem na lusterku. Słuchajcie, zapomniałem karty kredytowej ze Szwajcarii. Będę musiał się posłużyć gotówką. Jednak był problem, rozgadałem się i nie trafiłem, nie pojechałem tam, gdzie trzeba, i tam było tylko płacenie kartą, musiałem się wycofać. Mam nadzieję, że oddali mi jakoś.
nacisnąłem przycisk pomocy, oddali mi kartę, musiałem cofnąć się. Mam nadzieję, że nie zapłacę mandatu za cofanie na autostradzie. Kurczę, jak na to zapomniałem karty kredytowej. Wpadki się zdarzają. Najbardziej ubolewam tym, że właśnie zapomniałem karty kredytowej z domu. Dobrze, mam gotówkę. No i trochę się tym rozkojarzyłem, nie wiem na czym to skończyłem, co miałem powiedzieć, co nie. Chyba skończyłem na tym, że ulokowałem kamerę na lusterku. Tam zaraz widać już się niebo rozpogadza przed nami. Teraz będzie ładne słoneczko pewnie. Mam jeszcze do celu mam jakieś 80 km. Przejechałem. No właśnie, skończyłem chyba na tym, że od Szwajcarii jakieś 250 km. Tak jak do mojego szwagra,
trochę dalej, ale tam jest takie większe prawdopodobieństwo, że nikt tam nie będzie stał. To na jesieni tam tą drogą jechałem, tam jest filmik z tej drogi. Też takie góry, trochę boję się, chociaż pogoda ładna, nie powinno być problemu, bo jakby deszcz padał, to jak się wjeżdża wyższe partie gór, no to wiadomo, że może nas ten śnieg zaskoczyć i z ładunkiem może być problem wyjechać pod niektóre wzniesienia. No dobra, zjechałem już z autostrady, nie wiem, jedziemy jakoś chyba ekspresową drogą. Może będą ciekawsze widoki, bo to na tej autostradzie to tam nic ciekawego nie widać. Gaz mamy po 0,95 eurocenta przy autostradzie. Tutaj jeszcze w mieście żadnym nie tankowałem, to nie wiem po ile jest, pewnie tańszy. No i co? No i na tą chwilę by było tyle, taki wstęp. Później jeszcze, jak już będę miał ten siewnik, to gdzieś się tam zatrzymam. Pokażę wam go dokładnie. Siewnik będzie kupowany od rolnika, nie od handlarza. Brudny, nieumyty. Takie właśnie siewniki lubię kupywać, a nie odpicowane jakieś na handel. No i dobra, no. Może pokuszę się o jakieś w drodze powrotnej z ładnym słoneczkiem, może pokuszę się o jakiś timelapse z trasy, taki przerywnik. Także dobra, mam nadzieję, że się nie zanudzicie. No i do usłyszenia za chwilę. Dobra, słuchajcie, mamy godzinę za 20:10. Zostało mi jakieś 20 parę kilometrów do celu. Dokładnie do miejscowości Pierlate, coś takiego. To jest na południu Francji. Bardzo ładne słoneczko już teraz wyszło tutaj. Chociaż na dworze nie za ciepło, 5 stopni. Ale mam nadzieję, że uda mi się zatrzymać gdzieś, jak już zjadę z autostrady i będę miał po drodze jakieś pole, bo chciałbym wam pokazać, jakie tutaj są duże rzepaki i zboża o zimę. Normalnie jestem w szoku. Także mam nadzieję, że uda mi się gdzieś zatrzymać koło jakiejś plantacji i wam pokazać. No dobra, także już do zobaczenia na miejscu albo tam na jakimś tam polu może. Ja już po zakupach. Zaraz zobaczcie, jaki samochód brudny. Znaczy to nie jest taki ogólnie brudny, bo się umył, tylko te koła przednie, tylne się umyły w deszczu. I jest, oto jest siewnik Nodet Pneumasem 2. Co tam o nim? Kurde, strasznie tu wieje. Nie wiem, czy będzie mi dobrze słychać. GoPro pewnie będzie zniekształcać głos. Co ciekawe, ciekawostka taka. Zdziwiłem się, bo te siewniki, teraz gdzie tu jest, te siewniki to były 80, jakieś 8, 9 lata, a ten jest 91. Tak, składane, teleskopowe, rozsuwane brzeżne sekcje, rama hydrauliczna rozsuwana z jednej i z drugiej. Jeszcze z takim się nie spotkałem, z tym starszym, z tej strony też. Tak, znaczniki też są hydrauliczne na siłownikach.
wymagają lekkiej poprawy, ale coś tam się z nich da zrobić. Dobrze, że są. Tutaj jakieś drapaki zamiast talerzy, to zobaczymy, pewnie się założy talerze. To wszystko wyjdzie w praniu. Tutaj też siłownik, to zdemontowane, bo wysoko wystawało. Co tam jeszcze? Przejdźmy tutaj dalej. A jeszcze wam pokażę, zobaczcie jaki on jest brudny. Zobaczcie. Tam się śpieszymy. Jest dużo elementów takich, przy których boję się, że coś, już te klapki pościągałem, bo ich się tak zakłada. Zakłada ich się o w taki sposób, że ich się tu wkłada i zamyka. Ja mogę się otworzyć i to może wywiać na autostradzie. Szybko tam załadowaliśmy. Tak pospinałem 5:30, bo mi się siku chciało. A tam ten gospodarz teraz pilnował, stał przy mnie, jakbym, ja nie wiem, jakbym miał co ukraść. Tam złomu pełno było, co tam nie było co brać. Siewnik jedyny fajny. I tak. Patrzcie, tutaj koła przednie dogniatające. Mówił, że to do buraków. W sumie w fasole też niektórzy tym sieją, niektórzy nie. Tutaj te rozgarniające, jak on tu mówił, grudy. Takie równające trójkąty. Tutaj się przed tym jest. On tutaj coś tam pomodził. Coś tu jest pomodzone z tym. Tutaj takie coś innego pozakładał. Podospawywał czy pozakładał. Poprzykręcał chyba. Taki swoich trochę jeszcze jak to się mówi, usprawnień pozakładał. Porobił. Tutaj też coś dospawane, coś tam było. Nie wiem, czy to do podnoszenia, czy coś tutaj zakładał. Kółka szerokie, tylne i te lżejsze, bo są, jak wiecie, niektóre to te wąskie i żaliwne, takie ciężkie, one tak mocno w ziemię włażą. Te szerokie fajnie się trzymają, lepiej się trzymają, nie wchodzą tak, nie zagłębiają się tak w ziemię. Opony jeszcze możliwe i to co mówiłem, na grubych rurach. I tutaj można zobaczyć po tym wybrzuszeniu, że jest siewnik na grubych rurach. Tutaj też takie klapeczki pozakładał z gumy jakieś, bo te, o tutaj też, nie wiem czy to trzeba będzie poprawić. O, takie oby plastikowe, tylko to się z biegiem czasu no po prostu pęka, starzeje się i pęka. Co jeszcze? Chcecie zobaczyć jak wygląda, to tu jeszcze jest sorgo. Sorgo, chyba zaprawione nawet. Zobaczcie, nawet nie wyczyścił tego. O. O. W każdym po troszkę jest. Powyciągam, o tutaj jest dużo. Powyciągam to, może ci zasieję w Polsce. Tak. Mikro. Pojemnik mikro. Do mikro elementów i do insektycydów, jak to on mówił. O. Tutaj jakaś. Tutaj też coś założone na jakieś śrubki. Patrzcie, wszystko to zostało, nic nie pozabierał. Zębatki jakieś. Boję się, że to mi odleci. W ogóle tutaj dużo rzeczy jest takich, że boję się, żeby nie zrobić przypału na autostradzie jakiegoś. Mam taką fajną siatkę i trzeba będzie to, zaraz to przykryję. Wiatr jest, to żeby tu coś, czegoś tutaj nie zwiało. Tu jest jakaś kostka hydrauliki też. Cztery przewody hydrauliczne. Także no. Nie jest taka biedna ta wersja. Jest bolec, jest wałek.
No i co? Zobaczcie, jaki on brudny. Ja lubię kupować takie siewniki, bo pod tym brudem, po umyciu, po prostu ten siewnik wygląda bardzo ładnie. Miałem już taki siewnik brudny kupiony w tamtym roku. W tamtym roku, jak przyjechałem w kwietniu, to też taki siewnik przywiozłem. Miałem siać fasolę. Znaczy posiałem, ale ktoś mi posiał, bo się sprzedał. Taki był fajny. Może teraz nie wygląda atrakcyjnie, ale mówię wam, że siewnik jest fajny. No i nawet nie było się o co targować. W sumie, bo to wszystko dał, wszystko jest. Wałek na takim zetrzasku. No po prostu powiedział, wszystko jest, wszystko działa i no i co tu, co tu się targować. Właśnie zastanawiam się jeszcze jedno. Aha, bo tu jest taka, bo jak się to wysuwa, to ten, to wchodzi w to. Aha, już rozumiem, dobra. No i tak to wygląda. Tak wygląda. Regulacja siewu jest tutaj. O, tutaj. Są tabelki, dał mi tabelkę. Dał mi tabelkę. O, tutaj wszystkie ustawienia. Mais, czyli kukurydza, turnsol, czyli słonecznik i sorgo. I to właśnie ten pan siał. Zobaczcie, zestawy tych tarcz. Wszystko jest oryginalne, kuna do sorgo, do kukurydzy i do słonecznika. No i dobra. Tutaj mam taką siatkę. Zaraz nią tu obwinę to wszystko. W sumie mam czas. Jest młoda godzina, bo 11. Do szwagra tam będę jechał. Nie wiem, właśnie nie lepiej by było chyba, jakby się trochę ściemniło tam przejechać przez tą granicę, wiecie. No dobra, jeszcze sobie tutaj wszystko przyszykuję. Pewnie sobie go za tydzień może jak będzie czas, sobie go umyję. Będzie wyglądał jak człowiek, czy jak siewnik. No i tak widzicie, jak to wygląda. Lubię takie zakupy. Jeszcze adrenalina we mnie jest. Niedzielny zakup. Dzisiaj jest 18. Nudy już takie były w domu. W końcu się coś dzieje. Także no dobra, jeszcze nagram jakiegoś tam lapsa, już nagrałem i jeszcze może nagram jakiegoś timelapsa z podróży. Zobaczymy, jak to pomontuję to wszystko. Tu jeszcze jakiś jest, ale łańcucha nie ma. A, bo tu jest z jednego koła i z drugiego. Czyli jednym kołem napędzany, tu łańcucha brak, ale tu łańcuch idzie taki jak rowerowy. Co jeszcze mówił? Pasek, że wymieniał tutaj zestawy te takie naprawcze. Także mówi, przed sezonem zawsze był przygotowany. Teraz sobie zakupił nowego, jakiegoś tam Warderstada. Ale no nie nowego, tylko też mój używanego. 14 tysięcy euro dał. Fajny tamten siewniczek. Fajny siewniczek. No tego nie powiem wam, ile dałem, bo też może go wystawię. Co tu jest? O, widzicie? Jest dużo rzeczy, o, które może wypaść po drodze, a tego bym nie chciał. Tego bym nie chciał. Jakaś, no, rzucimy tu. Teraz te wszystkie osłonki, to wszystko tu powrzucam. Przykryję tą siatką i powinno być cacy.
Ceny wam nie powiem, ale powiem wam tylko tyle, że nie patrzę na te najtańsze, tylko patrzę zawsze w granicach tych 2000 euro, bo można coś fajnego kupić. U gospodarza oczywiście, bo u handlarza za 2000 euro nic ciekawego się nie kupi, bo oczywiście oni muszą kupić od gospodarza, przywieźć, tam oni go podpicują, odmyją trochę, no i muszą coś zarobić, także ceny są też u handlarzy wysokie. No i widzicie, no. Dobra, także to by było na razie tego tyle. Na Facebooka bym rzucił teraz fotkę, ale nie ten, mam, wykupiłem sobie tylko 100 MB w roamingu danych, aby tam mapy do mapy, żeby było i nie chcę, żeby mi się to skończyło. Dobra, na razie. Jestem już gotowy do jazdy. Tak to wygląda. Siatką taką zabezpieczyłem. O, kurczę, wieje. Ja tylko w samej pustce wyskoczyłem, bo miałem małą awarię. Trochę się pooblewałem Coca-Colą. Musiałem się poratować. Teraz, żeby tyłek i krocze trochę wyciągnęło, bluza podłożyłem. No ale to nie jest, nie o tym mowa. Człowiek się śpieszy, bo to każda minuta na GPS-ie pokazuje mi coraz dłużej, jak się stoi. Chciałem podejść tam do restauracji. Jakaś restauracja jest. Byłem tam, ale od 17 dopiero otwarte. Zaraz wam jeszcze pokażę, gdzie ja dokładnie jestem. Czy będzie widać? Pierlatte, coś takiego. Jakaś mała, a większa miejscowość. To będzie... O, zobaczcie. Jestem między Lyonem, Marsylią, Montpellierem. Zobaczcie, jestem przy jakimś morzu. 50 odcinek to jest taki kawałek, czyli jakieś, no 100, może 120, może 130 km od jakiegoś morza. Weźmiemy sobie tak. Zobaczymy. O, co to za morze? Marsylia. Morze Balearskie. No, także w innych okolicznościach, jakbym był tutaj na przykład z żoną, z dziećmi, to na pewno bym się pokusił i tam podjechał, bo to w sumie to niedaleko. No ale sam nie będę jechał, tym bardziej jeszcze z przyczepu. Autostrady to drogie. Przejechałem jakieś te 250 czy może 280 km. Zapłaciłem 28 euro, 30 euro prawie. Także jakieś wychodzi chyba euro za kilometr. Tutaj mam... To na innej, na ekspresówce chyba wychodzi jakieś 72 eurocenty za kilometr. No dobra, także o, zobaczcie, gdzie jestem tutaj. I tutaj mamy Genewę. Tutaj gdzie, zaraz. O, tutaj gdzie ta gwiazdka żółta, tutaj muszę, tam mieszkam. Tak, tutaj muszę dojechać. A najpierw pojedziemy. Najpierw pojedziemy tutaj koło Yverdon-les-Bains. Tam pojadę, szwagra. Dobra, nie będę tutaj głupot naciągał czasu. Jadę jeszcze jakiegoś timelapse, może uchwycę.
Także słuchajcie, wy to sobie oglądacie tego timelapsa, sobie nagrywam tego timelapsa, wy sobie oglądacie, a ja tak naprawdę sram po gaciach, czy się nie porwałem z motyką na księżyc i czy ja dam rady przyjechać na drugą stronę tej góry. Wszędzie znaki, że łańcuchy na koło, łańcuchy na koła. No ja jeszcze nie dojrzę, że nie mam łańcuchów, to jeszcze mam na haku z 1,5 tony. No i tak, późno się robi, jest 17:30. Godzinę mam jeszcze się po takich uliczkach tutaj ciągać, przechadzać i nie wiem. Nie wiem, czy ta moja jazda nie jest na marne, czy nie będę musiał zawrócić. No jak gdzieś tam będzie śnieg, co nie będę mógł przyjechać. Znaczy śnieg na pewno na poboczach będzie, tylko aby na szosie nie był. Na pewno też usprzątnęli, jak to tu napadało, tylko obawiam się tego, tych chmur, tej mgły, co tam widzicie w górach, że tam wjeżdża się w te chmury i może śnieg padać. To wtedy no nie pojadę, a zawrócić no to noc w plecy i do pracy nie pójdę jutro. Także nie wiem jak to będzie. Także nagrałem taki przerywnik w czasie tego timelapsa. Timelapsa już nie będę nagrywał, bo się ciemno robi. Mam cykora trochę, czy przyjadę, nie wiem, na pewno wam dam znać, jak coś będzie nie tak. Ha, z tej strony mam się zatrzymać, a to nic nie widzę. No dobra. Także na razie się z wami już pożegnam. To i tak długi odcinek wyjdzie. I kto dotrwał na koniec, to będzie, to popatrzy sobie na te widoki. Za 250 metrów wjedź na rondo, potem wjedź drugim zjazdem w prawo. Dobra. Wjedź na rondo. Trzymajcie się, na razie. Drugim zjazdem w prawo. Na razie. Tutaj. Włączę jeszcze na chwilę kamerkę. Póki jeszcze nie jest tak mocno ciemno. Zobaczcie, gdzie ja już tutaj zajechałem. Czarna szosa. Jest minus 1. Teraz jak śniegu, tak się już może tak nie obawiam, co śliskiej nawierzchni. Tu nikt pewnie solą nie sypie. I zobaczymy, mam jeszcze pół godziny mam przez te góry jechać. Także jeszcze różnie może tutaj pokazać nam. Śniegu jest fest na poboczach, z 1,5 metra. Aby nie padało, to może uda się przeskoczyć. Aby nie padało. Dobra. Jak coś będzie jeszcze, to się odezwę. Powiem wam, że naprawdę ciężka przeprawa przez te góry. Przebiłem się do jakiejś główniejszej drogi. Miejscami tam miałem, już nie chciało mi się włączać kamery, bo naprawdę jestem zestresowany. To już główniejsza droga. Ale dwa paski miałem, tylko czarne. O, jakiś Polak też pojechał busem. Epa. Rejestracja.
droga, to może uda mi się przejechać już teraz tędy. Tam było no dosłownie ze 3-4 metry śniegu w górę. Widać, że dmuchała odfrezowane, odcięte droga. Dwa ślady, mijałem się, ledwo co się mijałem z osobówkami. No tu już jest główniejsza droga, dwupasmowa taka, bo tam to było jednopasmowa, tak można było powiedzieć. To może uda mi się przejechać. Kurczę, w Polsce to mi się przez CB radio zapyta, jak tam dróżka, nie? A tutaj kogoś zapytać. Chociaż mogę sobie założyć teraz tutaj, to widzę, nie spodziewałem się jakiegoś Polaka tutaj. Busem pojechał, ale nie wiadomo dlaczego on pojechał, czy zawrócił, czy po prostu przyjechał tamtędy już. Nie wiem, mam mieszane uczucia. Także no nie wiem, ile to mi do szwagra zostało. 25 km. Nie wiem, aby nie padało, to jak taka będzie droga, to dojadę. Ale tam jakieś chmury takie czarne. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, co będzie. Będzie śnieg, to nie wiem, no nie pojadę. Wtedy będę myślał, co dalej. Dobra, ja tylko kilka słów, bo tak jest ciemno, nic pewnie nie zobaczycie, a to z tego względu, że udało mi się przyjechać. I już zjechałem z tych wyższych partii. Tutaj już praktycznie śniegu nie ma, nawet na poboczach. Dlatego jest tak ciemno, nie odbija się żadne światło. I no zaraz będę u szwagra. Trochę mi już kamień z serca spadł. Lżej mi się zrobiło. Bo w domu będę pewnie o 10. Bo jeszcze do domu mam też spory kawałek. Też muszę przez górę przyjechać, ale tutaj nawet jakbym nie przyjechał, to jestem w Szwajcarii. Cofnę się do szwagra i zostawię najwyżej przyczepę. Także trzymajcie się. Jak dotrwaliście do końca, to super, cieszę się. Także pozdrawiam wszystkich i na razie.